To, że Mieczysław Karłowicz napisał w ogóle swój koncert skrzypcowy, było zaskoczeniem dla wszystkich. Chyba też dla niego. W każdym razie, jego premiera, w ogóle napisał to jakoś super szybko, jego premiera była już w 1903 roku w Berlinie. A dedykował go, i wtedy też partię solową wykonał, jego wybitny profesor skrzypiec Stanisław Barcewicz. Jestem Mateuszem Rusowiczem, a wy oglądacie kanał Mruz Talks. Coś tu jakaś mucha lata, ale chyba z nią sobie poradzimy. Dobra, wracamy ze zwykłym formatem wideo, ale trochę będę chyba je skracał. Pierwsza część koncertu ma bardzo łatwą, jasną i przejrzystą formę, co jest w ogóle trochę szokujące, jak chodzi o Karłowicza, bo on właśnie tę formy zazębiał, unikał takich cięć wyraźnych. No ale może jeszcze się uczył chłopak, bo był bardzo młody. Otwiera się skopa. Od razu. I orkiestrą, i tym, co robi solista. To jest niesamowite. Mi zawsze szczena opada. Że można tak grać, grać wszystkie dwudźwięki, trójdźwięki, czterodźwięki, pięciodźwięki, sześciodźwięki. Po całej skali skrzypiec, a i tak słyszysz melodię. No i tutaj też widzimy bardzo prostą budowę. Temat pierwszy gra solo, temat pierwszy gra cała orkiestra. Potem temat drugi też będzie grał skrzypce solo i temat drugi cała orkiestra i tak dalej. No ale między nimi właśnie, między nimi jeszcze jest łącznik. I łącznik tutaj ma taki, wieje zupełnie nowym klimatem, ale też zapowiada to, co będzie w przetworzeniu. Taka jakaś tajemnicza wędrówka, może właśnie dobrą metaforą dla tego koncertu jest wędrówka po górach. I drugi temat jest taki, jaki mogliśmy się spodziewać. Sielski, anielski, miodzie. Ale słuchajcie, zauważyliście coś? Tam w tle ciągle coś się dzieje, ciągle coś kipi, ciągle coś się zmienia. Czy tylko ja to słyszę? Weźcie, posłuchajcie. Teraz jeszcze raz posłuchamy. Posłuchajcie tego, co się dzieje w tle. To jest właśnie cały Karłowicz. To jest ta jego inwencja melodyczna, to jest ta instrumentacja w mistrzowskim wykonaniu, że ciągle to żyje, oddycha, pulsuje. Nie jest nigdy nudne. Nadchodzi wyraźna cezura. Przetworzenie. Prosta sprawa. I przetworzenie jest wyjątkowe. Tam jest taki fragment bardzo ciekawy, bo jest taki... Dużo w nim jest samotności. Zimna, takie jakby zagubienia drogi w tych górach.
Może tym się właśnie inspirował Sibelius, jak pisał swój koncert skrzypcowy, mówiłem już o nim. No i dochodzimy do kolejnej cezury i z niej wyrasta kadencja. I w kadencji najbardziej szokujące jest to, jak ona się kończy. To jest po prostu mind-blowing, to jest niewyobrażalny zabieg. Wydaje mi się, że to jest trochę taki... Pamiętacie, jak się kończyła kadencja u Mendelssohna w koncercie? To jest taki Mendelssohn na sterydach. I druga część zaczyna się ataka, znaczy nie ma przerwy między częściami. I nagle z tej całej jakiejś epickiej podróży po górach wylecieliśmy w kosmos. O, albo wylecieliśmy na szczyt, to jest fajne porównanie. Może właśnie jesteśmy na szczycie w tym momencie i wszystko widać z góry. Jakby jesteśmy w innym miejscu, gdzie są inne prawa, gdzie jest to, co potem zafascynuje Karłowicza, ten wszechbyt, tam czuć, że świat jest jakimś czymś jednym, a nie te nasze drobne sprawy. Okej, zaczynam filozofować, co? Posłuchajmy muzyki. I tutaj jakby forma jest znacznie trudniejsza do uchwycenia, jakby rozrasta się ta część w różne kierunki, ale prędzej czy później, mniej więcej w tym samym nastroju, dochodzimy do części trzeciej, która ma otwarcie złudząco podobne do pierwszej, czyli spodziewamy się wielkiego, epickiego finału. A co dostajemy? Lekkość i dowcip, ale przede wszystkim wirtuozerię. I tą wirtuozerię widać w tym, że są bardzo wysokie pozycje w skrzypcach i jest tak cienka faktura orkiestrowa, że nie ma gdzie się skryć. Każde pudło solisty po prostu idzie w salę. To musi być perfekcyjnie wykonane. A końcówka trzeciej części to jest wirtuozeria nad wirtuozeriami. To już jest po prostu poezja. To jest piękny koncert. Jeżeli możecie pójść do Filharmonii, to zachęcam. Lajkujcie, jeśli się Wam podobał film, zostawiajcie komentarze, pytajcie się. Dobrze Was widzieć. Do zobaczenia.